Polska zajmuje 33 miejsce w rankingu LPI, który jest prowadzony przez Bank Światowy. LPI to jest skrót od Logistics Performance Index, czyli wskaźnik efektywności logistycznej. Rankingiem tym jest objętych 160 państw. Pierwsze miejsce zajmują Niemcy, ostatnie Syria, 160. My jesteśmy w pierwszej, no nawet nie połowie, ale w pierwszej części stawki, 33 miejsce. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób jest liczony wskaźnik efektywności logistycznej, to trzeba wiedzieć, że tutaj uwzględnia się kilka parametrów, kilka składowych, infrastruktura, stan dróg kolejowych, samochodowych, rzecznych, stan portów, wsparcie informatyczne i możliwość śledzenia przesyłki, firmy logistyczne, które na danym rynku funkcjonują, ocenia się także ich sprawność, bierze się pod uwagę w LPI czas trwania odprawy celnej, jak również zdolność do terminowej realizacji zleceń logistycznych. W pierwszej dziesiątce w rankingu LPI znajduje się czołówka państw, czołówka tych państw, które są świetnie rozwinięte gospodarczo. Ponieważ logistyka jest takim sektorem usługowym i wspierającym rozwój biznesu, ekonomii, to takie przełożenie jest dosyć oczywiste. Także państwa, które się świetnie rozwijają gospodarczo, rozwijają się również, są również bardzo dobrze rozwinięte pod względem logistycznym. Jeśli chodzi o miejsce Polski w rankingu, oczywiście mamy wiele do zrobienia, ale poprawiamy się. Mamy więcej dróg samochodowych, mamy więcej autostrad. Rośnie rola portu morskiego w Gdańsku. W tej chwili Gdańsk jest portem numer jeden na Bałtyku pod względem przewozów towarowych. Polska, mam też nadzieję, że zajmie aktywną rolę i aktywne miejsce w nowym jedwabnym szlaku. I to wszystko daje nadzieję, że miejsce Polski w rankingu będzie się poprawiać.